pomalutku dojeżdżamy do kolejnego naszego punktu wycieczki. Już widzicie piękną skałę, na którą będziemy się dzisiaj wspinać. Co ty, Krzysztof, na to, żeby tam wejść na górę? Koniecznie. Koniecznie. Jesteśmy na lotnisku w Gibraltarze. Chodnik i ulica prowadzi przez pas startowy i akurat załapaliśmy się na taki moment, że wylądował brytyjski samolot. Na ten czas, kiedy samolot startuje bądź ląduje, zamykają ulicę, zamykają chodnik. Można sobie stać i oglądać start lub lądowanie. Dobra, będą nas chyba już puszczać. Tak, już zapaliło się zielone światło. Tutaj dla pieszych, za moment pewnie się zapali dla samochodów. Szlabany idą w górę. No i możemy wejść na teren lotniska. Na kempingu nie jedliśmy śniadania, a wybieramy się na terytorium brytyjskie. Plan jest taki, że chcemy podejść do jakiejś knajpki i spróbować zjeść angielskie śniadanie. Zobaczymy, czy nam się to uda. Idziemy szukać tej głównej ulicy i zobaczyć, jak tam jest z knajpkami i potencjalnym śniadaniem. Tak wygląda pas startowy lotniska w Gibraltarze. Pierwszy raz w życiu mam okazję swobodnie sobie spacerować po pasie startowym. Myślę, że niewiele miejsc na świecie jest, gdzie tak sobie można łazić po prostu. Gdzie będziesz dzwonić? A masz funty? Zgodnie, jest to prawda po 11, ale zgodnie z planem udało nam się znaleźć miejsce, gdzie będzie full English breakfast, także dajemy się przynajmniej do kolacji, mam nadzieję. Powinniśmy. Tutaj sąsiedzi mają porcje, wyglądają godnie. Okej, okay, i to jest dobry pomysł. No i tego się obawiam, że tu będzie pierdyliard kalorii. Mamy dwa jaja sadzone, mamy bekon, mamy kiełbaski, są pieczarki, są jakieś krokieciki pewnie z ziemniaków, bo z czego mogłoby być innego. Jest coś, nie wiem, pewnie masełko jest w tych pojemniczkach. U Krzyśka wygląda to tak samo. Zaraz, on też coś powie, czy jest pod wrażeniem. Tego się spodziewałem, no. Wyjeżdżając głodny z kempingu, jest godzina po 11, myśmy wstali od 8, byłem głodny, ale no to poświęcenie czemuś służyło. No, służyło i to właśnie jest efekt tego poświęcenia. Żyjemy. Późne śniadanie, które równie dobrze mogło być wczesnym lunchem. Jak się domyślać, jesteśmy? W Anglii. Nie w Anglii, tylko na terytorium brytyjskim. Smacznego. Co, po śniadanku idziemy zwiedzać? Obowiązkowo. Ja myślę, że warto by było zacząć od najwyższego punktu i potem schodzić na dół. To zobaczmy, jak da się tam dostać po prostu. Od tego zacznijmy. Czyli co, kolekcja uzupełniona? Tak, nowa świecka tradycja. W tym roku żeśmy na tych wakacjach zaczęli nową tradycję. Z każdego kraju kupujemy breloczek z charakterystycznym elementem. Motywem lub z każdego takiego wyjątkowego miejsca, tak? Bo to tak różnie. Mamy kadzielnicę z Santiago de Compostela. Żółty tramwaj z Lizbony i budkę telefoniczną z Gibraltaru. To idziemy dalej. Historia Main Street sięga XIV wieku. Dziś ulica ta jest jedną z atrakcji Gibraltaru, przyciągając turystów wieloma sklepami wolnocłowymi z kosmetykami, alkoholami i elektroniką. Z Main Street na szczyt gibraltarskiej skały można się dostać na kilka sposobów.
Można oczywiście wejść na piechotę lub wjechać kolejką linową. My wybraliśmy wjazd minibusem z kierowcą przewodnikiem. Bilety nie są tanie, kosztują 40 euro od osoby, ale cena ta oprócz samego wjazdu zawiera także wstęp do Parku Narodowego oraz wszystkich obiektów na jego terenie. Właśnie wjechaliśmy na punkt, z którego najlepiej widać Afrykę przez ścinę gibraltarską. Mamy piękną pogodę, piękne słońce, wspaniałe powietrze. Słuchajcie, jest cudownie i podróżujemy z wycieczką takim minibusem w górę. Przy sympatycznym panem Chrisem, któremu opowiada tutaj różne historie. Jest przepięknie. Popatrzcie teraz razem z nami. Ty jesteś Krzyś? Tak blisko Maroka to nie, jeszcze nie byłem. To jest najwyższe miejsce cieśniny gibraltarskiej. Stąd widzimy Afrykę. Okay guys, so we are inside the park now. Inside the nature conservation area. It's a one-way system. We come up from the south and down from the north at the end of the tour. The view, as you can see, gets better and better as we go higher and higher. Idziemy, Krzyś? Do jaskini Świętego Michała. Zgadza się. Gotowi? Gotowi. Słuchajcie, jesteśmy w jaskini Świętego Michała. Z tego, co nam opowiadał tutaj nasz przewodnik, który nas wiezie, w czasie II wojny światowej był tutaj urządzony szpital i schron, natomiast po wojnie urządzono salę koncertową. To za moment podejdziemy do tej sali, tam podobno jest scena, krzesełka. Także to sobie zobaczymy. No na razie przejdziemy przez... Wygląda to trochę jak polska jaskinia Raj. W tej gigantycznej jaskini urządzona jest sala koncertowa. My w tej chwili jakby stoimy na scenie i patrzymy na widownię. To musi być fantastyczne doświadczenie, tutaj koncert. Forma, na której się znajdujemy, to jest replika oryginalnej betonowej replikówki z czasów II wojny światowej, na której były zamontowane działa Boforsa broniące Gibraltaru. Nie głaszcze, mamy zakaz od Chrisa. Nie wolno głaskać. Słuchajcie, małpy są niebezpieczne. Każdy to podkreśla, każdy o tym wie. Trzykrotnie w dwóch językach przypominał o tym nasz przewodnik Chris. A zobaczcie, co ludzie robią. Głaszczą, przytulają, biorą na ręce, karmią. Ja czekam na spektakularny przykład pogryzienia. No już tam są małe małpki, takie zupełnie malutkie. Wchodzimy do tunelu, jednego z dwóch. To jest ten starszy, położony wyżej. A idziemy sobie obejrzeć, pewnie nie cały, bo tutaj przewodnik ostrzegał nas, że jest jedno wejście, jedno wyjście, w związku z tym jak pójdziemy za daleko, to będzie problem z powrotem. Natomiast poniżej jest jeszcze drugi tunel z czasów II wojny światowej, tam też chcemy zajrzeć. To idziemy. Tutaj mamy takie historyczne ekspozycje. W każdym z tych zagłębień przeznaczonych dla dział są postacie w mundurach z różnych epok, różne działa z różnych epok. Także jeśli ktoś bardzo się interesuje historią, tutaj są oczywiście tablice wyjaśniające to wszystko. Są nagrane przewodniki, można sobie posłuchać. My tak pobieżnie się przejdziemy, obejrzymy.
Słuchajcie, wchodzimy do tunelu z czasów II wojny światowej. Tutaj poproszono nas o założenie kasku. Obawiamy się, że za chwilę dadzą nam kilofy. I zagonią do roboty. Dobra. I że ta opaska z tego nie zwalnia. Historycznych obiektów Gibraltaru, Zamek Mauretański. WD-40 należałoby. Uważaj na... Specjalnie, to jest historyczne mauretańskie skrzypienie. Uwaga. Idziemy. Tu się nawet mysz bez skrzypienia nie przeciśnie, proszę Państwa. Wchodzimy na górę? Tam się po schodach wchodzi. Ja nie wchodzę, to właśnie po schodach. No właśnie. Ja pójdę pierwszy, a ty chodź za mną. Tam się na wieżę... O matko. Dobra, kochani, wlazłam na wieżę. Dla widoku. Widok jest oczywiście bardziej w górę niż w dół. Tu też się znajdzie. Nade mną jest łopocząca flaga. Wielki Łopocze. Dookoła jest wielki błękit. Zaraz zobaczymy, co widać. Jest widok na miasto, na Zatokę Gibraltarską. A tu jest Krzysiek, zadowolony, bo mamy obiekty wojskowe. Są zamki, są bunkry, są... Tak, nie jest nudno. Bunkry jako takie... Nele bardziej tu były, no ale może to może tak. A tak na poważnie, idziemy jeszcze poszukać jednego tutaj dla nas ważnego miejsca, to znaczy jest pomnik Władysława Sikorskiego, generała Sikorskiego. Także tam też planujemy dotrzeć. Z tego, co się dowiedzieliśmy, musimy zejść do miasta i z miasta podjechać autobusem, takim zwykłym miejskim autobusem. Także idziemy szukać przystanku. 4 lipca 1943 roku w Gibraltarze doszło do katastrofy lotniczej, w której zginęło 16 osób. Jedną z ofiar był generał Władysław Sikorski, naczelny wódz polskich sił zbrojnych. Przyczyny wypadku nigdy nie zostały do końca wyjaśnione i do dziś stanowią temat sporów pośród historyków. Pomnik upamiętniający tragiczną śmierć generała Władysława Sikorskiego zlokalizowany jest w południowej części Gibraltaru. Dzień pełen wrażeń w Gibraltarze za nami. Zwiedziliśmy, zobaczyliśmy, odwiedziliśmy wszystko, co chcieliśmy. Teraz jesteśmy w okolicach Malagi, w takiej miejscowości Marbella. Na kempingu znowu, nad oceanem niedaleko. Kemping traktujemy typowo, tranzytowo. Zatrzymujemy się tutaj na jedną noc, zjemy kolację, idziemy spać. Jutro mamy do przejechania około 1000 km w okolice Barcelony, tak więc dzisiaj już tutaj dużo nie pobalujemy na tym kempingu. Chcemy dobrze odpocząć przed jutrzejszym dniem. Kemping kosztuje, zacznę może od ceny. Kemping kosztuje z kartą ACSI 18 euro, także powiedziałbym ta normalna tutaj w tych okolicach cena. Magda już była obejrzeć toalety, powiedziała, że są bardzo ładne i czyste, zero zastrzeżeń. Właściwie kemping nic szczególnego, ale też nie ma się do czego przyczepić. Trochę będzie głośno, bo jest przy samej ulicy, także całą noc zakładam tutaj będą jeździć samochody. Także kończymy pomału odcinek z Gibraltaru. A dziękujemy za to, że byliście z nami na tej naszej wycieczce. Jeśli się komuś podobało, prosimy o łapkę w górę, prosimy o subskrypcję od tych osób, które jeszcze nie subskrybują naszego kanału. Dziękujemy za dziś i widzimy się w następnym odcinku.